Witam wszystkich. Po długich perypetiach, proszę Państwa, dotarłem wreszcie nad morze w Albanii. I co Wam powiem, to Wam powiem, ale Wam powiem, że to jest raj. Raj, muszę powiedzieć, że jeszcze takiego magicznego miejsca nie widziałem. Tam gdzieś stoję, rozbiłem się gdzieś nad samą wodą. No, absolutna rewelacja, muszę Wam powiedzieć. Nawet pogoda tutaj jest fajna. Wyjeżdżając z Montenegro, bo tam padało, a dzisiaj dotarłem tutaj jakieś 300 km, prawie wbiłem się w Albanię. I muszę Wam powiedzieć, że tu po prostu jest fantastycznie. Cała ta tutaj zabudowa. Zaraz idę do góry zjeść jakąś kolację, bo głodny jestem. Popatrzmy sobie tam, popatrzmy sobie tutaj. Zaraz już trzeba mi się zameldować. Rewelacyjne miejsce. Kamper stoi przy samej wodzie. Zachód słońca. Muszę powiedzieć, że no, co tu dużo mówić. Te kamperowisko przerosło moje oczekiwania. Czegoś tak dobrego. Nie spodziewałem się, że tutaj, w tym biednym kraju, bo tutaj dojechać bardzo ciężko, proszę Państwa. Straszne warunki drogowe, ale mój kamper sobie poradził jakoś i za chwilę będę tutaj, proszę Państwa, pił dobre wino. Tutaj czytamy, co 20 euro kosztuje na dwie osoby, na jedną osobę pewnie połowę. I co widzimy tutaj? Widzimy tutaj szefa, trochę podarty. Dobry pan. I tutaj usadowię się za chwilę, proszę Państwa, i będę przeżywał wspaniały zachód słońca. No, co tu dużo mówić, jeżeli raj miałby tak wyglądać, to nie byłoby najgorzej. Rewelacyjnie, proszę Państwa. Muszę powiedzieć, że tutaj jestem naprawdę strasznie mile zaskoczony, że takie fajne miejsce w Albanii. Znalazłem. Pozdrawiam. Na razie. Mm-hmm.